Będę tutaj w Kiekszu nad jeziorem. Zwróćcie uwagę, że jest otwarta brama. Jest tu jakiś opuszczony ośrodek. Pytanie, czy to był jakiś... Wygląda, jakby to były jakieś domki. Ciężko powiedzieć. Jeżeli wiecie, co to było, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. Mamy tu takie opuszczone pomieszczenia. Zwróćcie uwagę, że... Nie, murowane. Chciałem powiedzieć, że to było drewniane, ale jest to murowane. Wszystko zerwane. Tu jakieś pokoje były z każdej strony. Wygląda, jakby to jakiś chyba hotel był. I tu były takie pokoiczki z noclegami. Bo wszystkie te pokoje podobnej wielkości wyglądają podobnie. Się podłoga już pozarywana. Dach zerwany, tam już wszystko widać. Idziemy z drugiej strony, zobaczymy, może coś ciekawszego się uda znaleźć. No to jak widać, dachu to już tutaj nie ma. To jest chyba cały kompleks tych budynków. Tu widzicie, z tyłu jest tego dużo, tu był jakiś plac. Jakiś drewniany chyba domek, który się zarwał. Wchodzimy do kolejnych pomieszczeń. Jakieś hale magazynowe. Tam jakiś warsztat. No, to wygląda, jakby to był jakiś warsztat. Chodź, tutaj wszystko warsztat, ale tu mamy siano. Chyba, że jakaś zwierzyna tutaj była przechowywana. Tak to wygląda. No, widzicie? Wszędzie siano, więc bardzo prawdopodobnie... O, tu nawet kraty jakby stadni na koni. To mogła być. Tak to się prezentuje. Są drzwi położone. Lampa wisi. Jest to wejście, które było dalej. Tu były toalety. Pomieszczenie. Wygląda, jakby jakaś stadnina albo coś tego pokroju. Tu był jakiś płot. Skrzynki prądowe oczywiście rozebrane. Też jakieś boczne wejścia. Tu ktoś zabił jakimiś metalowymi narożnikami, żeby chyba nikt nie wchodził. Ale i tak okna są powybijane, potwierane. Chyba od drugiej strony jest możliwość wejścia. Tak, dokładnie. Tam pozabijali. A tutaj idzie wejść. Budynek grozi zawaleniu, zakaz wstępu. Gdzie tam jakieś dziury do piwnic. Okna powybijane. Oś ten budynek tu wygląda chyba dużo lepiej niż tamte, w których byliśmy prędzej. To jest chyba tył tego warsztatu. Tu widać to, tą dziurę, która tam była.
Zamurowane wejście. Idziemy dalej. Tu jest ten budynek, który przed chwilą jako pierwszy odwiedziłem. Jak widzicie, kiedyś to było tu ogrodzone, bo osobne wejście było. Tu było chyba główne wejście do jakiejś recepcji czy do czegoś. Wszystko zarośnięte mocno krzakami, ale turyści już tutaj byli. Jak widać, drzwi są uchylone. No i tu, jak widać, było jakieś wejście do jakiegoś biura. Ciężko tu przejść przez te chaszcze. O. Tu były chyba jakieś pomieszczenia biurowe. Jeszcze lampy są. Płytki na ziemi. A tam już sufit pozarywany. I dochodzimy do tych pomieszczeń, które byliśmy prędzej od drugiej strony, które widzieliśmy. Przymkniemy drzwi z powrotem. Może nie będzie kusić, żeby wchodzić tutaj. No jakby nie patrzeć, jest to troszeczkę też niebezpieczne. Ze względu tego, że różne rzeczy mogą spaść. No i tutaj jest to wejście do tego budynku, który przed chwilą oglądaliśmy. Którym właśnie tym pierwszym byliśmy i te... Mówiłem, że to wygląda jak pokoje hotelowe. Że wszystkie pomieszczenia były prawie takie same. Tu jest przejście do środka. Tam dalej nie będziemy szli. Pójdziemy sobie kawałek tutaj. O, tu tak samo, tak prędzej mówiłem, że to wyglądało jak pokoje. Tutaj tak samo mamy właśnie różne wejścia w różnych miejscach. Jak widzicie, tu każdy pokój miał osobne wejście. To wygląda jakby jakiś taki wielki ośrodek, troszkę rozbudowany. O różne inne atrakcje. No tam te duże pomieszczenia, które wyglądały jak jakiś warsztat, czy coś. A tutaj właśnie tak jakby pokoje do wynajęcia. Bo z każdej strony mamy właśnie pomieszczenia o podobnej wielkości. Tam zauważyłem, że z tyłu jeszcze jest jeden budynek. Zaraz się do niego udam. Tu przed chwilą byliśmy. Tutaj, jak mówię, wygląda jakby były biura, takie lampy od zewnątrz. Tak jak mówię, jakaś recepcja, jakieś główne wejście. Bo najnowocześniej to wygląda. Prędzej pewnie tu było jakieś wejście. Ale tak jak mówię, to prowadzi do tej, tak jakby stadniny, czy co to było. A tu jest cała jeszcze rzesza dalej budynków. Jak widać, wszystko jest zdewastowane, zniszczone. Musiał być naprawdę kiedyś wielki, ogromny ośrodek. Jakiś wypoczynkowy, może kolonijny. No, tak to wygląda. Popatrzcie. Jest niemożliwe. Taki budynek w takim miejscu, przy takim jeziorze i w takim stanie. Nikt tego nie przejął. Tu wejście w jakieś piwnice. Kraty. Tam jakieś magazyny były. A my pójdziemy do góry, bo tam wygląda, jakby była jakiś hall, restauracja. Patrzcie. Właśnie ten sufit. Szkła. Kiedyś musiał to być naprawdę ekskluzywny hotel, ośrodek. Tu są wszędzie lustra. Popatrzcie. Jaka tu by była piękna sala. Tu jakieś toalety. Prysznice. Patrzcie, jakie wielkie. Może jakaś kuchnia tu była. Tu mogły kiedyś być stoliki. Niemożliwe, że takie coś i w takim stanie.
W okupieniu Jakubowska, 1972 rok. Przejście do recepcji. To było chyba wejście. Schody do góry, do pokoi. Tu widzicie, jest główne wejście. I tak to wygląda. Tu się wchodziło. Tutaj była jakaś gablota informacyjna. Tu była szatnia. Albo jakaś recepcja. Zostawiało się tu ubrania, albo rozmawiało z recepcją. I później albo w lewo do restauracji, na jakieś śniadanko, na jakiś obiad. Albo w prawo już do pokoi, szatnia, jak widać. Tu były szatnie. Ta podłoga tutaj troszkę niebezpieczna, żeby tu chodziło, się wszystko zarywa pode mną. Tu były szatnie. Stąd pójdę, bo przed chwilą prawie wpadłem. Podłoga się pode mną troszkę nadawała. Spróbuję pójść może w innym kierunku. Okna powybijane, wszystko zdewastowane. Jesteśmy na piętrze. Tu kolejne pomieszczenia, jakieś pokojowe. Tu jakiś hol. I tu kolejna na piętrze. Chyba kiedyś jakaś też restauracja, jakieś pomieszczenia, też są toalety. Tak to wygląda. Masakra, takie coś, tak zdewastowane. Tutaj toalety, kibelki. Jeszcze funkcjonują. Właśnie dlatego jest to niebezpieczne, bo w takich budynkach nie wiecie, z czego i co tu jest zrobione. Czy coś jest powyrywane. Czy złomiarze już nie poodcinali części, na przykład metalowych schodów, po których chodzę, i za chwilę się to może zawalić, albo tak jak prędzej kawałek drewnianej podłogi, która się pode mną naderwała. No jest to ciekawe. Ale daje to też taką trochę fajną adrenalinę. Wychodzę teraz z tego miejsca. O, i tu są właśnie te pokoje, które z zewnątrz. Przepraszam, środka przed chwilą wam pokazywałem, że są takie same pomieszczenia. Tak jak widać, tu był park jakiś, a tu były właśnie pokoje z balkonami. Wielki ośrodek. To jest właśnie to, co było. Tam gdzieś te szatnie były i później się to całe zarwało mi pod nogami. Tu mamy jakąś jakby salkę, też może jakąś gimnastyczną albo coś sportową. Patrzcie. Masakra. Jakieś nowoczesne sufity z tych kasetonów. Nie wygląda to całkiem na PRL, jak niektóre chyba takie drewniane były. Około też są domki. Ośrodek ogromny. To jest chyba to, co zejście, które mówiłem, że jest z bramą zamknięty, taki trochę prywatny teren. Popatrzcie, że hotel Olimpia. To się tu ciągnie dalej. Te pokoje, które tu są, to wszystko jest opuszczone. Patrzcie, że tam są okna powybijane. Ogromny ośrodek, tam jest kolejny budynek wielki. Tu są domki. Idzie się tutaj zgubić. Muszę zaraz wracać do wyjścia, bo jeszcze mam trochę drogi przed sobą. Jedziemy dalej. Tu były jakieś chyba miejsce na ognisko, jakieś ławeczki, widzę laski. No i tam dalej można iść.
nie kończą się te budyneczki tutaj. No tak poobchodziłem przez środek budynku. Będę musiał znaleźć teraz drogę powrotną. Tu jakby jakiś plac do gry. A tu takie małe domki, które też można było dostać, spać. Ławeczka przy każdym domku. Tutaj się wchodziło naokoło. Tutaj się szło. Można było sobie pewnie wynająć taki domek i w ciszy, w spokoju, zaraz przy jeziorze, być w takim domku, jak tutaj widzicie. Tam z tyłu toalety. Półeczki, prysznice. Jeszcze całkiem to nie jest zdewastowane, widać już. Część ludzi tu weszło, bo szyby powybijane, rozwalone, ale jeszcze grzejniki leżą. Jeszcze kabiny prysznicowe nierozwalone. I dziwne, że przez złomiarze tych wszystkich grzejników, schodów drewnianych i innych akcesoriów nie powywozili, bo zazwyczaj tak to wygląda, jak coś jest opuszczone. Jakiś krótki okres, tu jeszcze nawet szyby całe zamknięte. Jeżeli coś jest właśnie krótki okres opuszczone, to bo najczęściej tak to kończy. Mamy okno otwarte. Może uda się zerknąć tam do środka, czy coś z wyposażenia jeszcze zostało. Nie, też jest pusto. Więc łóżka i mebli już tu nie znajdziemy. Kolejne pomieszczenia. Patrzcie, ile tego tu jest. Nie mówiąc już o całym tym wielkim hotelu, który był tam na przodzie. Też jakaś znowu jakby recepcja. Przypuszczam, że albo jakaś portiernia, jakaś ochrona, albo coś tu było. Tu się podchodziło i przez to okienko się z jakąś panią coś załatwiał. Pytanie co? Jak wiecie, napiszcie znowu w komentarzu. Tutaj też jakby szatnie. Jest to niemożliwe. Taki ośrodek właśnie, że tu był bezpośredni dostęp do... Tu był bezpośredni dostęp do jeziora. To jest ciekawe. Swoje molo. Zobaczcie. To jakaś przystań jachtowa. Tu mamy kolejne budynki. No jest to ogromne. Jestem naprawdę w szoku, że taki hotel, jak będzie widzieliście, hotel Olympia, upadł i nikt w takiej lokalizacji tego nie przejął, nie odnowił, nie kupił, tylko doprowadzili to do takiego właśnie stanu, jak widać teraz. Popatrzcie. Nie wiem, co to jest, jako co to mogło służyć. Ale wygląda okazale. A ja kieruję się w kierunku wyjścia. Próbuję znaleźć wyjście, którym przyszłem. To było jedyne przejście, ta brama, która tam właśnie była otwarta. Jeszcze można było z tej drugiej strony wyjść, ale tam jak autem podjeżdżałem, to były bramy pozamykane. Tu już zarosło, więc raczej nie przejdę. Muszę się wrócić i pójść chyba do tego głównego budynku. Mam nadzieję, że uda mi się przejść tutaj gdzieś bokiem. Też obstawiam, że chodzić tutaj też nie wolno, mimo że bramy są pootwierane. Nie widzę tutaj żadnych ludzi. To jest też ciekawe, że
Jest parę tam jeszcze z tyłu garaże widać, jakieś samochody. O, tam mam ten główny budynek. W kierunku niego pójdę, a teraz nie pójdę środkiem, tylko nagram wam go od zewnątrz. Tu też są kolejne domki. Tych domków tu z prawej i z lewej jest ogrom. I tu właśnie było wejście do, główne wejście do recepcji, do hotelu. To, które wam prędzej nagrywałem, gdzie po prawej stronie były te szatnie, po lewej te gabloty. I tu właśnie się do tych pokoi wchodziło. No dole jest ta restauracja, którą przed chwilą widzieliście. O, właśnie. Tu jest ta restauracja. Jakieś krzesło powieszone. Zawsze mnie dziwi i zastanawia, co się musiało stać, że w takim miejscu, taki ośrodek. Tu chyba jeszcze talerze kiedyś były. Właśnie, tu wszędzie talerze podwijane. Piersi, co tutaj weszli, to pewnie wszystko powrzucali. Mieli uciechę z tego, że to niszczą. Widzieliście, porządek wyglądał niepozornie. Budynki, koło których teraz przechodzę, wyglądały jak jakieś z czasów PRL-u. Okienka właśnie z takimi małymi okienkami. Wszystko zarośnięte, drzwi stare drewniane. Środek jakby jakiś hala magazyn albo jakiś stadnik na koni, albo jakiś magazyn na zwierzęta. Ale jak się okazało, przechodząc dalej, znaleźliśmy tu jeszcze jakiś stojak. Popatrzcie, jeden hotel Olympia, więc to były pewnie jakieś zaplecza, gdzie wszystko było serwisowane, gdzie jakaś obsługa przebywała, coś robiła. A tam dalej, w tym hotelu, była ta główna część imprezowa, tam były pokoje, tam były właśnie restauracje. Tam były jakieś takie pomieszczenia, które wyglądały jak jakieś sale gimnastyczne, więc naprawdę wygląda to okazale. Jeszcze nie oglądałem w internecie, jak ten hotel Olympia wyglądał za czasów pełnego funkcjonowania, ale wchodząc tutaj muszę stwierdzić, że jest to ogromne. Był to ogromny, naprawdę ogromny i piękny ośrodek. Sami widzieliście tą taką restaurację, te sufity, te liczne lustra, te drewniane ściany porobione. Kiedyś to był, tak jak popatrzymy na jeszcze lata, kiedy ja byłem młody, to oznaczało taki luksus, że się wchodziło i ściany były wykonane z takiego właśnie prawdziwego drewna, nie z żadnego takich tapet imitujących drewno. Właśnie te sufity, takie jak tutaj było widać, to były właśnie takie, można powiedzieć, 4-5-gwiazdkowe hotele. No, jestem w szoku, że w takim miejscu jest to dostępne, otwarte, że płot jest otwarty, że zaraz z głównej plaży można na to wejść i każdy umie tu wejść, bo nie jest to niczym zabezpieczone, że każdy może wejść do środka, że każdy może tak jak ja obejść to i nie ma to ogrodzone, nie ma to zamknięte. No i sam fakt, że to splajtowało. Jeżeli film wam się podobał, oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Postaram się wam pokazywać różne ciekawe miejsca z Polski, nie tylko. Różne urbexy, tak jak widzicie, bo jak jestem w niektórych miejscach, to znajduję naprawdę ciekawe miejsca. Tak jak widzicie, na przykład tak jak tu, nie planowałem nad jeziorem, że znajdę taki ośrodek opuszczony.